Dzień Adventure Festu. Słuchajcie, generalnie rozpoczął się. Zobaczcie dookoła, jazdy testowe. Mamy wiele motocykli, którymi możecie polatać. Dzisiejszy dzień, słuchajcie, podzieliliśmy na parę takich części. Część numer jeden to są właśnie jazdy testowe plus ogólnie treningi jazdy takiej na wolno, jazdy technicznej. Jest fajna weryfikacja osób, które potrafią jeździć szybko, ale nie zawsze potrafią jeździć wolno. Sobota, a więc drugi dzień Adventure Festu. Mamy rajd na orientację, rajd z dużą ilością przeszkód, zadań, no i takich bardzo dużych, niespodziewanych rzeczy. Czekaj, jeszcze raz musimy tu. Drugą częścią Adventure Festu jest rajd terenowy na orientację. Uczestnicy będą przejechać 130 km. Dostają takiego roadbooka analogowego. Po drodze muszą wykonać zaznaczone zadania i spotkać nasze punkty kontrolne, które są ukryte. Nie są pokazane na mapie. Będzie się działo. Który odcinek był najlepszy? Myślę, że tuż przed kąpieliskiem w Błotku taki był fajny odcinek, piaskowy, bardzo fajny. No i mamy koniec. Impreza się skończyła, mamy niedzielę, ranek, wszyscy praktycznie już pojechali. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że się podobało uczestnikom. No i zapraszamy Was w przyszłym roku. Będzie jeszcze ciekawiej.